Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan Wesley Smith, prawnik ze Stanów Zjednoczonych, konsultant Patient Rights Council i członek Discovery Institute. Pan zajmuje się problemami etycznymi związanymi z końcem życia człowieka. Szczęść Boże, dobry wieczór, witam. Good evening. Hello, and hello to your viewers. Proszę pana, we Francji trwa batalia o życie Vincenta Lamberta, to jest 42-letni mężczyzna, który od 10 lat jest w stanie minimalnej świadomości i lekarze na podstawie wyroku sądowego zdecydowali o zaprzestaniu odżywiania tego człowieka. Czy pozbawienie tego chorego pożywienia jest w tej sytuacji zabójstwem? Well, there is a case of Vincent Lambert in France, where the doctors have decided that since he is in a coma for a very long time, it is advisable to disconnect him from the food and water. Do you think personally that under those circumstances, that decision could be considered a murder? No, because it would technically be legal, but I think it would be very morally wrong. Może nie zabójstwem, natomiast na pewno można uznać, że byłaby to decyzja moralnie nie do przyjęcia. When you think what you're doing, you're taking away food and water from somebody because they're disabled. Nie można odbierać komuś jedzenia i picia dlatego, że jest osobą niepełnosprawną. And this causes a slow death over 2 weeks. To powoduje śmierć tak naprawdę dopiero po 2 tygodniach. And you would not do that to a murderer. Why should you do it to a disabled man? Nie zrobilibyśmy tego jakiemuś mordercy. Dlaczego mielibyśmy to zrobić komuś, kto jest niepełnosprawny albo w stanie niepełnej sprawności fizycznej? Mm-hmm. Jakby powód takiej decyzji sądu opiera się na prawie o niestosowaniu uporczywej terapii, bo ten człowiek, ten mężczyzna samodzielnie oddycha, jest karmiony sondą. I teraz pytanie, czy w przypadku pana Lamberta mamy do czynienia z uporczywą terapią? To jest question of the futile therapy, because he actually is breathing on his own. He needs to be fed by tube, but other than that, he doesn't need any equipment to support his life. So can we talk about the futile therapy as it was interpreted by the French doctors? It's a misuse of the word because the therapy isn't being stopped because it doesn't work, which would be futile, but because it does work. In other words, it's efficacious. A tutaj jest niewątpliwe pomylenie pojęć, dlatego że terapia byłaby uporczywa lub daremna w wypadku, gdyby nie działała, a była stosowana. Natomiast tutaj niewątpliwie odżywianie i podawanie napojów jak najbardziej działa i to pacjenta utrzymuje przy życiu, więc nie jest to daremne. So unfortunately, what's really being declared futile is Vincent Lambert. Także to, co w sumie jest nazywane uporczywym, tak naprawdę jest normalnym zapewnianiem niezbędnych środków do funkcjonowania. Na szczęście sąd francuski wstrzymał przerwanie karmienia pana Lamberta. To stało się na podstawie pewnych zabiegów rodziny prawniczej, prawników rodziny, samej rodziny. I także Międzynarodowy Komitet do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy ONZ zajął się tą sprawą i do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy przez ten komitet, no, pan Lambert będzie karmiony. No to pewien sukces jest i prawników, i rodziny. Well, the good news is that the family has appealed the first sentence or the first ruling of the court, and now the United Nations Committee for Disabled People is reconsidering the case, which is probably a success of the family and also the good sign that legal system might be helpful. Well, it's certainly an optimistic sign, and I think it brings an important point that these actions would be taken because, not because he's dying, but because he's disabled, and therefore one could easily say it's an act of discrimination. No to jest niewątpliwie optymistyczne, a poza tym bardzo istotną rzeczą jest, że
tutaj mamy szansę na to, żeby sąd orzekł na dłuższą metę, że ponieważ mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, to pozbawienie jej jedzenia i picia jest rodzajem dyskryminacji. I na tej podstawie może wprowadzić takie orzeczenie, które przerwie te praktyki. Mhm. Czy ta sytuacja pana Lamberta jest podobna do sytuacji Terry Schiavo? Is it similar to Terry's case in the United States? Very similar. I was deeply involved in the Terry Schiavo case. Jest bardzo podobna. A ja byłem bardzo mocno zaangażowany osobiście w sprawę Terry Schiavo. I wrote about it again and again and became very close to her family. Mhm. Pisałem na ten temat w wielu ważnych wydawnictwach i dziennikach i stałem się bliskim przyjacielem całej rodziny. Mm-hmm. And unfortunately, because she was dehydrated to death. Mm-hmm. I niestety, ponieważ została ona pozbawiona napojów i pożywienia. And the law said that was the right thing to do. A prawo uznało, że to była właściwa rzecz do zrobienia. People like Terry are dehydrated to death now in all 50 states. Teraz we wszystkich 50 stanach amerykańskich zdarzają się podobne wypadki. Mm-hmm. I'm happy to say that perhaps with the Vincent Lambert case, Europe can go in a better and different direction. Mam nadzieję, że w Europie, w tym przypadku pana Lamberta, mm-hmm. nie będzie podobnego orzeczenia i że być może w Europie prawo nie pójdzie w tym kierunku. Mm-hmm. Pan sytuację Terry Schiavo, ten dramat Terry Schiavo opisuje w książce Kultura śmierci. To jest jeden z przykładów, jak ta kultura śmierci rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na Zachodzie. Tam w przypadku Terry Schiavo była taka sprawa dotycząca zabiegów sędziego, który na przykład uznał sondę, którą jest podawane pożywienie, za maszynę podtrzymującą życie, a Terry Schiavo rzekomo miała powiedzieć mężowi, że ona by nie chciała być podtrzymywana, gdyby takie coś się stało, taka sytuacja podtrzymywana przez życie. You described the case in your book, The Culture of Death, in detail. But yes. One of the interesting aspects of the Terry's case was the fact that the judge has interpreted that the feeding tube was medical equipment that sustained her life. What's your interpretation of that? That is very well established law in the United States, and I think in Europe as well. The question I think that uniquely has been raised by the Lambert case is whether taking away feeding tube, which can only have one result, is discrimination. We argued that in the Schiavo case, but that was not the prevailing decision. No tutaj kwestia tego, czy ta sonda karmiąca jest tak naprawdę aparaturą podtrzymującą życie, jest bardzo ważnym pytaniem. I niestety w Stanach Zjednoczonych sąd uznał, że taka sonda rzeczywiście jest taką aparaturą medyczną. Natomiast istotne jest, że my podajemy kontrargument, że tak naprawdę pozbawienie kogoś jedzenia to nie jest kwestia utrzymywania go przy życiu, tylko każdy potrzebuje jedzenia do życia. Pan w tej książce pisze o ideologii eutanazji. To rzeczywiście jest duże zjawisko w świecie. Ono się rozwija. You write a lot about euthanasia in the book. Is it really expanding in the United States and in the world? There's a great energy being put forth and a lot of money to legalize euthanasia. Mm-hmm. There is a great contest, and the decision has not yet been reached which way the world will go. Na pewno jest pewien nacisk i wiele pieniędzy jest inwestowanych w tym, żeby eutanazję rozprzestrzenić na świecie, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, w którą stronę to pójdzie. You have legalized lethal injection euthanasia in the Netherlands, Belgium and Canada. Są trzy kraje, które mają zalegalizowaną w pełni eutanazję poprzez śmiertelny zastrzyk i to jest Holandia, Belgia i Kanada. And it's very important to understand it's not limited to the terminally ill. Jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że to nie dotyczy osób wyłącznie chorych, nieuleczalnie. Even psychiatric patients are euthanized in the Netherlands and Belgium, and sometimes that is conjoined with organ harvesting. Nawet pacjenci, którzy mają problemy depresyjne, mogą zostać w ten sposób uśmierceni w Holandii i w Belgii, i czasami w niektórych wypadkach w tych krajach jest to połączone z pobieraniem organów
do dalszej transplantacji innych pacjentów. There are also cases of joint euthanasia killings of elderly couples. Wydarzają się też wypadki, że stare małżeństwa popełniają wspólnie samobójstwo czy eutanazję. Things have not gone so far in the United States, where only assisted suicide is legal in 7 states plus the District of Columbia. W Stanach Zjednoczonych ciągle jest to ograniczone do 7 stanów i dystryktu Kolumbii. You also have suicide clinics in Switzerland. Są też kliniki, gdzie można popełnić samobójstwo w Szwajcarii. Assisted suicide in Victoria, Australia. Jest, można popełnić takie samobójstwo również w Australii, w Wiktorii. But most places have resisted legalization, such as the UK. Ale w większości ciągle krajów nie ma jeszcze legalizacji tych praktyk. And most states in the United States. I ciągle w większości stanów w Ameryce nie jest to legalne. A pana zdaniem, dlaczego ta ideologia się rozszerza? Czy to jest związane z pieniędzmi, że to jest dobry biznes, albo ograniczanie wydatków na służbę zdrowia, bo pacjent, który jest w takim stanie długim, który wymaga długiego leczenia, długiej opieki, to kosztuje? Why do you think this is actually expanding in the world? Is it because there is money in it, in a sense of making money through killing, or is it an approach that it would save the medical care expenses? I think Western civilization is under attack. Uważam, że zachodnia cywilizacja jest pod oblężeniem. And the backbone of Western civilization is the sanctity and equality of each individual human life. Kręgosłupem cywilizacji zachodniej zawsze była uznanie świętości życia i świętości każdego ludzkiego życia. The competing ideology is that the purpose of society should be to eliminate suffering. A teraz jest nowa koncepcja społeczna, która polega na tym, że celem społeczeństwa nie jest już ochrona świętego życia, tylko raczej wyeliminowanie cierpienia. And once you say that eliminating suffering is the primary purpose, that very quickly authorizes eliminating the sufferer. No i jeżeli takie założenie zrobimy, że podstawowym celem jest eliminacja cierpienia, to bardzo szybko prowadzi to do wniosku, że czasami najprostszą metodą, żeby wyeliminować cierpienie, jest wyeliminowanie samego cierpiącego. And then the suffering that qualifies for killing expands. I to rozszerza cały zakres osób, które mogą być uznane za cierpiące i które w związku z tym mogą być pozbawione życia. But it is not too late to stop that agenda. Ale nie jest jeszcze za późno, żeby zatrzymać to podejście. Bardzo często zdarzają się takie sytuacje, kiedy osoba w zaawansowanym wieku, na przykład mająca 80 kilka lat, 90 kilka lat, trafia do lekarza, zgłasza się o pomoc, no ale wtedy są tacy lekarze, że mówią, nie, takiej osobie już nie ma po co pomagać, nie ma celu, dlatego że i tak pewnie niedługo umrze, a koszty są. Czy to nie jest element eutanazji? There is a lot of cases of older people, especially over 85 or 90. That go to a doctor, and the doctor thinks that actually applying the medical care to those cases is a waste of money. Isn't that a form of euthanasia to some extent? A cousin? That's what I'm answering. I'm not sure if I... Like a cousin, or a sister, or a brother, a relative. It's a relative. Like a relative of euthanasia. Jest to taki krewny eutanazji, tak? Takie zachowanie. But it is somewhat different. Ale jest trochę inny. Because you're not actually killing people. And that raises the question of whether there is a duty to die, which is at the end of the euthanasia road. Ale na końcu całej tej koncepcji eutanazji znajduje się tak naprawdę już nie prawo do takiej śmierci, tylko obowiązek, żeby się poddać takiemu zabiegowi eutanazji. I taka koncepcja występuje. And as I quote in the book, there are bioethicists who say there is such a thing as a duty to die. We must always think of this as unacceptable. No i są tacy bioetycy, o czym piszę w mojej książce, którzy proponują coś takiego jak obowiązek, żeby już umrzeć, który dotyczyłby starszych osób. Pan w swojej książce też pisze w ogóle o bioetyce, że jest to taka dziedzina wiedzy, która tak naprawdę zajmuje się manipulowaniem życiem, a nie jakby odpowiedzią na ważne pytania i szukaniem prawdy. You talk a lot in your book about the bioethicists. And
Isn't it that bioethics is the science that kind of manipulates human life instead of looking for the truth? They would deny that, but it seems to me that that most bioethicists, not all, for certainly not Catholic bioethicists, but most bioethicists have a different view of the purpose of life. They accept a quality of life ethic instead of a sanctity of life ethic. Na pewno jest tak, że jest bardzo wielu bioetyków. Nie dotyczy to bioetyków katolickich, ale bardzo duża część odrzuca kwestię świętości życia i zamiast tego zajmuje się tak zwaną jakością życia. But there is certainly no reason for all of us to bow down to them because they're just expressing an opinion like anyone else. Ale my nie musimy się kłaniać tym poglądom, bo to są po prostu poglądy tych osób, które są należą do nich. After all, no one gets a license to be a bioethicist. No i nikt tak naprawdę nie dostaje żadnej licencji, żeby być bioetykiem. Jaka jest różnica między eutanazją a tą zasadą, która jest w medycynie od wieków, od Hipokratesa, po pierwsze, nie szkodzić? Czy eutanazja wyklucza tę zasadę? What's the contradiction between the Hippocratic oath and the euthanasia? The Hippocratic oath put the patient first and had certain protections for the patient. For example, the Hippocratic Oath says no assisted suicide and no abortion. No, wiadomo, że przysięga Hipokratesa zawiera bardzo wiele elementów ochrony pacjenta i ona mówi wyraźnie, że nie wolno dokonywać aborcji, nie wolno pomagać w samobójstwie. This is part of is called do no harm. Even if the patient may want to be harmed, the doctor does not do harm. No i to jest ta zasada, żeby nie szkodzić. I że nawet jeżeli pacjent by teoretycznie chciał, żeby mu zaszkodzić, to lekarz tego nie może zrobić. But bioethicists reject that and they say personal choice is everything. Ale bioetycy to odrzucają i mówią, że ważniejsze od tej zasady jest zasada wolnego wyboru jednostki. Except there's a deep irony because if somebody chooses to live that some bioethicists think should die, then autonomy no longer applies. Ale jest tutaj w tym wszystkim ironia, dlatego że ta zasada wolności wyboru jednostki, która ma dominować nad wszystkim, zdaniem bioetyków dotyczy tylko sytuacji, kiedy pacjent chce umrzeć. Kiedy pacjent chce żyć dalej, to bioetycy mówią, że nie zawsze to jest uzasadnione. And so it gets down to the bottom line that the mainstream utilitarian view in bioethics think that certain people should be gone. If autonomy gets us there, great, but if not, we'll do other things. No i to polega rzeczywiście na tym, że wielu bioetyków uważa, że tak naprawdę niektórzy ludzie nie powinni już żyć i żadna autonomia wyboru tutaj nie stoi na przeszkodzie temu. Healthcare rationing, medical futility, things of this sort. No i są uzasadnienia takie właśnie jak uporczywa terapia, niepotrzebna terapia i tym uzasadniają to, że dana osoba już nie powinna dalej żyć. Niestety po wprowadzeniu eutanazji w krajach zachodnich, w Kanadzie, wiele osób boi się, że gdy się przytrafi jakieś nieszczęście, czy będzie w zaawansowanym wieku, to wbrew swojej woli może być poddana eutanazji i na przykład wiele osób się przenosi na przykład z Belgii, ucieka z Belgii, osoby starsze uciekają z Belgii, to te nadużycia, one powinny w jakiś sposób być ścigane przez prawo. Jak to jest w ogóle na Zachodzie z odpowiedzialnością karną w takich przypadkach? There is of course a lot of older people in countries where euthanasia is legal, such as yes. Belgium, that basically move out of Belgium because they're afraid that they're going to get killed. What do you think is the legal regulations that would help these people to stay alive or to protect themselves from being euthanized? Well, I would like to see if euthanasia is legal, there should be rigorous enforcement of the requirement that people ask for it. Unfortunately, for example, in the Netherlands, there are cases where doctors euthanize patients who have not asked to be killed and very little is done about it. That needs to be changed. Chciałbym widzieć, żeby przynajmniej w krajach, w których eutanazja jest dozwolona, ona rzeczywiście dotyczyła tylko osób, które na to wyraziły zgodę czy taką wolę. Natomiast jest mnóstwo przypadków, na przykład w Holandii,
kiedy podaje się eutanazji osoby, które nigdy nie chciały być poddane eutanazji. I to jest bardzo poważny problem prawny, który nie jest uregulowany, ale który na pewno powinien zostać zaadresowany i powinny zostać wprowadzone w systemie prawnym odpowiednie zmiany. But the real answer is to not allow doctors to kill anyone. Ale tak naprawdę to prawdziwa odpowiedź jest taka, żeby nigdy lekarz nie mógł zabić pacjenta w sensie legalnym. I niech to będzie puenta naszej rozmowy, bo czas dobiegł końca. Bardzo panom dziękuję. Naszym gościem w tym wydaniu programu Polski Punkt Widzenia był Wesley Smith, prawnik. Bardzo panu dziękuję. Thank you very much. A tłumaczył pan Maciej Nowakowski. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro o godzinie 21:40 rozpoczynamy naszą audycję. Teraz życzę państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.